Dzień dobry, tutaj Nagrody Filmowe TV. Ja jestem Alan, jest ze mną Marcin. Cześć wszystkim. I dzisiaj, jak możecie zobaczyć, bo dzisiaj jest film tutaj, prawda, nagrywany ekran z komputera. Będą zaraz za 10 minut nominacje ogłoszone do takich pierwszych, większych nagród tego sezonu, czyli do Indie Spirits. I co to są za nagrody? Musicie nie wiedzieć. To są nagrody dla filmów niezależnych, ale to są takie trochę oszukane nagrody, bo oni biorą pod uwagę filmy, które mają budżet aż do 22 milionów dolarów, więc no to są ilu? Tak... Do 22 milionów dolarów. Już ma, ja myślałem, że 10. No nie. Dlatego zobaczymy na tym rozdaniu na przykład Marine is Black Bottom. Chociaż ludzie przewidują, że to nie dostanie żadnej nominacji, tylko dostanie tę nagrodę, którą rok temu dostało Marriage Story, czyli że dla reżysera i dla obsady. Co w sumie ma dużo sensu przy tym filmie. A jak nie, to nie wiem. Może Kaufman? I no to czego możemy się tu spodziewać najpierw, powiedzmy? No to przede wszystkim spodziewamy się Minari i Nomadland, które zostaną odmienione przez wszystkie przypadki. Spodziewam się też dużo First Cow, Promising Young Woman, Never Really Sometimes Always. No i pewnie pojawi się też Asystentka, niestety, Fast of Night. Całe szczęście. I 40-letnia raperka. Tak przewiduję, że takie filmy się tu pojawią. A ty jak myślisz, co się pojawi? I zaraz przejdziemy do tego, co byśmy chcieli, żeby się pojawiło. No, wydaje mi się, że powinien się Kaufman pojawić. Oni raczej lubią filmy z scenariuszami. Wtedy co widzę, będzie John Malkovich dostało na drodze za debiut najlepszy. Przyszedł do Hanowy Jord również. Więc tak, już dwa filmy z jego scenariuszami tutaj zostały nadrodzone, więc wierzę, że przynajmniej na nominacie jest duża szansa. Poza tym również wydaje mi się, że Asystentka będzie silna. Oby nie. To byłaby ta trochę, to też mi pasuje do tego, jak patrzę, co tutaj wygrywało w poprzednich latach, bo między innymi Dead Out wygrało, w najlepszym debiucie wygrało The Witch, czyli... Lubią te gatunkowe tak czasami. Nightcrawler też tutaj wydał za debiut. Ale to są wszystko dobre filmy, a Asystentka nie jest dobry film. A tym... to jest dobry film. To jest najgorszy film 2020 roku. Chyba, że liczymy Minari, to Minari było gorsze. Nie wiem, nie widziałem Minari, zobaczę jak Best Film, bardzo pozdrawiamy pana dystrybutora, wprowadzi to do polskich kin w przyszłym roku, po jej otwarciu. Owszem, pozdrawiamy Best Film, ale nie wprowadzajcie tego filmu do polskich kin. To ja... zapłacili za niego, więc... No wiem, no, to już nie ich wina, że ten film jest jaki jest. I jeszcze też, zapomniałem, spodziewamy się Sound of Metal, które tu może zaskoczyć i zdobyć całkiem sporo nominacji, prawda? Bo jest bardzo kochany filmem. No i też ja zapytam ciebie, co byś chciał zobaczyć, a najpierw może ja powiem, co ja bym chciał zobaczyć, to znaczy... Zamieniam się w słuch. Ja bym chciał zobaczyć tak najbardziej to Billa Murraya na drugim planie za On The Rocks, bo on tu jest ten film jest tutaj, prawda, się łapie do tego budżetu. Chciałbym jak najwięcej One Night in Miami zobaczyć, coś więcej niż tylko nominacja dla Leslie'ego Odoma Juniora. No na pewno Jude Law za Gniazdo, bo Gniazdo o dziwo tutaj też jest brane pod uwagę, a na przykład The Father nie, bo The Father jest brany jako film spoza USA, a Nest jest brany jako film tak normalnie, także ja nie wiem jak to działa, ale jak już go biorą pod uwagę, no to Jude Law był bardzo dobry w tym filmie. Aktorów właśnie z Kaufmana musiał zobaczyć, przede wszystkim Jesse Buckley i Toni Collette. Jak już mówiliśmy o Sound of Metal, to też Olivia Cooke by mogła się tutaj pokazać, bo to jest moim zdaniem najlepszy element tego filmu, co już podkreślałem wcześniej na tym kanale. Aubrey Plaza za Black Bear, to by była cudowna to nominacja. Super. Tak, to... I gdyby się też pojawiła Shirley w Indetel, bo też na pewno jest jej double. No tak, ale to raczej w kontekście Elizabeth Moss, ja bym chciał Odessa Young zobaczyć zamiast... Obie bym chciał zobaczyć. No zobaczymy, chociaż ludzie tego nie... Bo właśnie kategoria aktorki jest najbardziej przeładowana, nie? Bo tam masz Flanagan, jest właśnie Plaza, jest Buckley, jest Kerry Coon, jest Mulligan, kto tam jeszcze jest? No, Rada Blank też może się pojawić, jest ta Garner właśnie, Elizabeth Moss, jest
strasznie spora konkurencja. No i jeżeli Marenis nie pójdzie do tej nagrody Altmana, to jeszcze mamy Viola Davis. I nie wiem, i Vanessa Kirby też się chyba łapie, bo PIS Woman to No chyba. raczej tak. No to właśnie, no to zobacz jak. O, Frances McDormand przecież, bo Nomadland też się łapie. Także z tego całkiem sporo. To jeszcze powiem o takich dwóch wspaniałych rolach, co bym chciał zobaczyć, ale nie zobaczę, bo nikt od filmy nie obchodzą. Więc chociaż wy mnie posłuchajcie, jak ja coś powiem. To znaczy wybitna rola Billego Krystala w Standing Up, Falling Down i jeszcze lepsza rola Zoe Deutsch w Buffalo. To są dwa filmy, które się krytykom podobały. Są Certified Fresh na Rotten Tomatoes, ale no niestety nikogo nie obchodzą. I no smutno, no, ale na przykład możecie obejrzeć, jak wam się nudzi i nie pożałujecie. I teraz zamieniam się w słuch, kogo ty tutaj byś chciał zobaczyć nominowanego. Ja na początek chciałbym, żeby prawie nic z tych rzeczy, które ty mówisz, się nie sprawdziło, Dziękuję. bo bardzo źle życzę Marejowi za mało ciekawą rolę w tym fatalnym filmie. Bardzo źle życzę wszystkiemu, co jest związane z Gniazdem, czyli filmem, który miał absolutnie cudowny zwiastun, a później się okazało, że jest beznadziejnym filmem. A tak co do rzeczy, które chciałbym, żeby się wydarzyły, no to niewątpliwie chciałbym. Niewątpliwie chciałbym, żeby The Last of Night się pojawiło w O tak, debiucie. to jest dobry film, to potwierdzam. To ja bym też chciał w debiucie zobaczyć, tak. W debiucie również życzę wszystkim najlepszego 40-letniej Aperture, to jest też cudowny film. Zgadzam się, zgadzam się. W głównych kategoriach. To już trzymam kciuki już za wspomniane do wcześniej Kaufmana głównie. Wszystko inne mnie raczej ani ziębi, ani drzeje, chociaż gdyby pominęli Marley, to byłoby to bardzo miłe, a człowiek wątpi, żeby to się wydarzyło. Jestem ciekawy, bo ja czemu mówisz, tych filmów, które są w tym momencie dostępne do tej kategorii, jest jakoś straszliwie dużo. Wydaje mi się, że rok pandemii nie sprzyjał jakimś dużym budżetom. Jakie my mamy w ogóle kandydatów oscarowych, którzy się nie łapią w do tych nagród? No na pewno Mank się nie łapie, The Father, Soul, co tam jeszcze, Da Five Bloods się chyba nie łapie, ale nie jestem pewien. Trial the Chicago 7 się nie łapie i chyba tyle się nie No łapie. właśnie. Ale Więc to jest co trzeba. roku tak jest, sobie popatrz, zazwyczaj to właśnie jakieś 2-3 filmy tylko się nie łapią do tych nagród, a często to nawet wygrywają. Filmy, które też Oscara wygrywałem, jak na przykład Spotlight tu wygrał, prawda? Tak, tutaj wydał Spotlight, tutaj wydał też Moonlight, tutaj wydał Birdman. No tak, no właśnie. Ale też wygrywałem filmy, które były nominowane, jak na przykład Hej Skarbie. Także no, duża jest zbieżność z tą Akademią Oscarową. Chociaż na przykład w zeszłym roku tutaj wydał Tłam Szczeptu, który no, został I to pominięty. jest okropne, właśnie. No nie wiem, jak to mogło wygrać z Uncut Gems na przykład. No to jest dla mnie po I prostu historię niepojęte. małżeństwa. Historia małżeńska to jest niedobry film na przykład. Uncut Gems jest wybitny film. Dobry film. Oba filmy są dobre, oba nie są wybitne. No No jeszcze tutaj było. Kłamstewko jest spoko, ale wiesz. To jest taki Ukryte miły. życie jeszcze było, to również jest lepsze niż Tłam Ukryte życie Szczęścia. też jest lepsze, tak. Ale gorsze było na przykład Clemency, które było nominowane w Best Picture, No także. Clemency to był film niestety całkowicie żaden, całkowicie nieciekawy. Ja nie rozumiem, czemu to wydało Zgadzam kogokolwiek. się. Tak, zgadzam Shonen się. wydało, nie wiem czemu. Coś jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie tego roku, ale nie wiem, co chciałem powiedzieć, także pozdrawiam siebie. A, chciałem powiedzieć, że na przykład jakby Sylvie's Love się gdzieś pojawiło, to też by mi było miło. To Ale jasne. to chyba raczej nie ma szans, bo to raczej w aktorce i Tessa Thompson się nie doczłapie na pewno do tej piątki czy szóstki nominowanych. To jest taki film Sundance, stylizowany na melodrama z lat 60. Strasznie A, dużo tak, ja wiem. jazzu. To na Amazonie weszło też niedawno. Tak. Chyba, albo gdzieś indziej. To jest Tak, dobry widziałem film. znajomych. No to ja nie, to się nigdzie nie doszłapię. To się nie wydarzy. No i przykro mi, no. Dobra, gdzie to jest? Dajcie mi mojego Barry'ego Jenkinsa, no.
Ja chcę Jenkinsa zobaczyć. Chociaż cała trójka prezenterów bardzo fajnie dobrana. Jak widzicie, Olivia Wilde, Barry Jenkins i Lauren Cox. Ty trzeciej, jak nie znacie, to ona grała w Promising Young Woman w tym roku, a no jak nie znacie pozostałej dwójki, to ja nie wiem, to żyjecie pod kamieniem. To Barry Jenkins jest reżyser Moonlight, a Olivia Wilde to jest aktorka, którą ostatnio mogliście widzieć na przykład w Richardzie Jewella, ale też wyreżyserowała Booksmart na przykład, także bardzo fajne osoby będą mówić. A Lowland Todd, możecie to jarzyć, chociażbyś Orange is the New Black serialu. No ja się nie znam, także się nie wypowiem. Ale No, bardzo fajna skoro Marcin seria. tak mówi, to możecie ją stamtąd znać na pewno. Dobra, 16. No, czy Marcin nie działa w McDonald's? Nie wiem, nie jestem pewien, ale możliwe. O, mandarynkę polecam. Mandarynka to jest kino prawdziwe. Najlepszy film świąteczny. Mądrze mówisz. Dziękuję. No, czego to się nie zaczyna? Aha, to jest premiera, to jeszcze będziemy czekać 2 minuty. Myślałem, że to na żywo idzie. O Jezu, no. Ciekawość, ta mandarynta. Nie, tam nie było Lauren Todd, ale mandarynta była nominowana do najlepszego filmu na Independent Spirit. No Więc i tak jest w temacie. pięknie, no. Odświeżę karty, aż po ja nie wiem. No coś walą w gumy te Spiritsy, no. Nie dość, że ich nominacje mnie zdenerwują, to jeszcze nie chcą ich odpalić, no. Po prostu masakra. Nie, to są jacyś fani Minari. Napiszę po polsku oczywiście. Minari jest słabe. Beka z was jest. O, poczekaj. Oj, tak być nie może. Odlicza się już. Dobrze, to ja się wdam w kłótnię. O właśnie, jeszcze Zendaya jest eligible na tę A, nagrodę. tak, to Zendaya będzie miała nominację pewnie. No nie wiem. Ciekawe, czy Steven Yeun będzie. Czy Minari dostanie jakąkolwiek nominację aktorską poza Babcią z Minari? Oczywiście trzymam, że nie dostanie. Jeżeli dostanie, to no nie będę krzyczał, bo aż tak Indie Spirits mnie nie interesują, żebym krzyczał. Ale no nie będę pocieszony. I w tamtym roku pamiętam, że Spirits też ładnie odwaliły, to znaczy snaba dostała Florence Pugh i Jennifer Lopez, także no ja nie wiem, co tam się zadziało w tamtym roku, ale spoko. O, Possessor też jest. No Possessor też to nie jest zbyt udany film, To niestety. jest bardzo udany film, bardzo lubię ten film, ale to ja nie widzę powodu, żeby go nominować gdziekolwiek. No mi się nie podoba. Jak bardzo bym nie kochał Davida Cronenberga, tak Possessor mi nie siadł w ogóle. Niestety. A to nie jest film Davida Cronenberga, to No Brandona Cronenberga. wiem, no to porównuję z ojcem, tak? Dosyć podobny styl. No Dobra. tak. Zaczyna się. Panie i panowie, pierwsze takie duże nominacje, poza Złotymi McFlyami, także hypik jest. Podgłośnię wam trochę, żebyście też słyszeli. Beka jakby nam potem zdjął ten kanał film z Hi YouTube'a. everybody, I'm Josh Welch, president of Film Independent. On what feels like day 3927 of being cooped up at home, I could not be more Jezu, excited to to oni be coś able to będą you to gadać, a share nie our będą po nominations for the prostu 2021 prezentować? Film Ja Independent pierdzielę. Spirit Awards. 2020 obviously was hell To on ja earth, może but one of the poproszę Michała, glorious żeby on lifeline to these past pociął, few jak months będzie has umiał. been the ability to watch so Bo many nie great będziemy films jakiegoś from dziada wam puszczać, This year's albo Shear będziemy, nie wiem, Zuckerberg bo mu powiedziałem, że ja to od inspired razu us na and kanał connected us wrzucę, and także has been a pozdrawiam. source of urgently needed light in some pretty dark times. Niko, nie So wiem. even though we're all Po prostu still stuck dajcie at home, Barry'ego the time has Jenkinsa arrived. już. Let's come together and celebrate all the great work of 2020. Three new things to share Dobra, with you będziemy about this year's celebrować work. Great Work of First, through the interviews 2020. and Marcin, czy awards jesteś gotowy na celebrating best new celebrowanie television Great awards Work and of best film. 2020? The shows that we celebrate Oczywiście, today possess the zawsze. same qualities. Coś Bezapelacyjnie. nie czuję Original entuzjazmu w creativity and twoim diversity głosie. that our film nominations do. Second, at a A time when the właśnie to jest country ciekawe, continues to bo undergo pisze, a serious napisał reckoning with jakiś racial Jim injustice. Film Independent remains resolute in Philbooka, our commitment to fighting for our nieważne, film industry. napisał I Looks wonder like the if world we Stanley actually Tucci live gets in. in So for when you talk about Supernova. diversity and I equity, Supernova this też isn't chyba an się nie liczy, no bo afterthought to or a jest side angielski note. film, It is prawda? indeed Ale an element cholera wie z leading to nimi. our entire Ktoś process. pisze, że Tom Nie wiem, Holland. ja się w tym gubię. Co się liczy, co się nie liczy. 57% are Szanuję women, Europejską Akademię 58% Filmową, że oni po prostu ogłaszają, EIT. co się And of liczy. our nominated No właśnie, films, bo żadnej two listy nie still ma, nie? Ja retain today's szukałem i nie ma nominations. nic. 67% were women,
O, tutaj nas teraz fan jakiś Last of Night, no jakby Last of Night dostało nominację aktorską, to by było super. To ja bym poszanował takie coś. Dobrze, dziadzie, wszyscy wiedzą już to, że Indie Spirit są dzień przed Oscarami. To po co już ogłaszasz nominację, powiedz mi. Mamy 26 styczeń. Ale ma kubek, kurde, jest niezły, masz kubek, koleś. O Bakurao piszą. No tak, Bakurao może się dostać za ten, za film spoza USA, prawda? Może się dostać, to jest lubiany film. A może się, mogą się dostać Cuties? Chyba mogą. No to trzymamy kciuki. Znaczy, no właśnie, tak, ja powiedziałem, na przeciw hejterom trzymam kciuki Cuties, bo to jest udany film. I jest spoko bardzo, i ja nie wiem, co ludzie chcą od niego. O tutaj, teraz coś dla ciebie, bo tu ktoś mówi o Baby Thief i ty lubisz Baby Thief, ale to chyba też się nie liczy, bo to jest film australijski, prawda? Tak, też miał australijski, to nie powinno się liczyć ten neolita. Ale trzymam kciuki. Bo on na pewno będzie tak długo gadał? Ten film będzie miał godzinę. Dobra. I tak to ogląda te same 5 osób, więc bez różnicy. Nie, no, to jest porażka jakaś. O czym ty mówisz, człowieku? Ogłoś te nominacje. O, ktoś dobrze napisał. Who is this man? Ja odpiszę. O, I will stop talking. W końcu coś mądrego powiedział. Po co on tyle gada? Dajcie nomki. O. Dobra, to możemy podgłośnić, jak przechodzimy do prezenterów. Jest Olivia. The 2021 Film Independent Spirit Award nominees. True to independent film, I did my own hair and makeup. I don't have any snacks. The lighting is a little iffy, super. But you know, super. We get it. In the independent film community, we make it work. We make it po work. Po prostu przeczytaj te nominacje. So many incredible movies have come out and we get to celebrate them and I'm just so honored to be here to help announce the nominees. So, I will ja get started. Się Best dobra. Screenplay. O. The nominees are Bad Education, o. O. Minari, dobrze. The Half of It, o. Never Rarely, Sometimes Always, and Promising Young Woman. Gdzie jest 40-letnia raperka? Best cinematography, poczekaj, zatrzymaj, można zatrzymać, zatrzymaj, weź zatrzymaj, poczekaj, przedyskutujmy to. Gdzie jest Kaufman? Gdzie jest nie Kaufman? Ma. Nie ma Kaufmana, jest Minari. Spoko. Jest Minari, jest zła edukacja i jest coś tam jeszcze. Zła edukacja, czyli Hugh Jackman, może się wydarzyć. Dobra. Lecimy dalej, następna tytułuje? Poczekaj, bo ty oglądałeś ten film The Half of It, tak? Tak, oglądałem ten film The Half of It. I poleciłbyś mi go, żebym, jak się skończy ta gala, żebym go odpalił? Całkiem przyzwoite, w sensie do Złotych Tonitów również to nominowaliśmy w najlepszym scenariuszu adaptowanym, bo trochę nie było tam co nominować w tym roku. No tak. A to jest takie po prostu przyzwoite. Fajnie odrywa klasyce literatury na nowoczesne, znaczy nowoczesne na tematy bardziej, no bo to jest adaptacja Cyrano de Bergerata. No tak, to tak. Zamiast Depardieu wstydzącego się swoje do nosa, mamy małą Azjatę, która się wstydzi i to, że jest lesbijką. Dobra, poczekaj, tylko bym... Ja bym chciał czat wyłączyć, bo tu spoilerują cholery jedne. Znaczy, nie wiem, czy spoilerują, czy piszą, co chcę, żeby się wydarzyło. Nie wiem, nie widzę czatu w ogóle. Wyłącz. Nie mogę chyba. Wydziel okno czatu. Dobra, poczekaj, pobawimy. Nie da się chyba czatu wyłączyć, ale... O dobra, wyłącz... Nie wyłączyłem. No co za cholerstwo. Nie, bo nie chcę tego widzieć, no bo oni już mi tu piszą głupoty, no i widzę, dobra. Ja musiałem cofnąć na chwilę, żeby zobaczyć, jaka teraz kategoria, bo nie usłyszałem, dobra. Times always and promising young woman. Dobra, to the był... nominees in the category of best cinematography. A, zdjęcie. The assistant. Assistant. Bull. Never, rarely, sometimes, always. Tak, zdjęcia. Nomadland.
And she dies tomorrow. Aha, bo ja śmiałem się dies tomorrow, tak? Jak ci się skończy, będziesz się dies tomorrow, to daj se stopa, żebyśmy byli równo. Dobra, zapauzowałem. I co to jest? Co to było to ball? Właśnie nie mam pojęcia, co to jest. No właśnie. Dobra, może zrobimy inaczej. Nie, nie, nie wiem, jak, nie wiem, jak ten czad ukryć. Nie da się chyba. No asystentka, no to co? No nie zasługuje. No, ale... no zasługuje, to jest bardzo poczekaj, ładny film. Poczekaj, czy tutaj nie było first call? Czy ja dobrze... Nie było w żadnej kategorii first call. Możliwe, że to pominą. Tu się dobre rzeczy dzieją, ty. Ale ciekawe, że jest to She Dies Tomorrow. To jest ja nie rozumiem. Ja tego filmu w końcu nie widziałem, bo on miał okropne opinie na... Dokładnie. Tak samo nie oglądałem. I to odpuściłem, a to widać, że to jest dziwne do powodu. To jest lubiane w Stanach przez niektórych czytelników. Ja też nie wiem. Może to nadrobię kiedyś. Co to jest to bowl, to nie mam pojęcia. I coś jeszcze tam było? Chyba już nic ważnego. Wiem, że Kaufmana też nie było, także Kaufmana ja chyba Kaufmana, tak. Pominęli. Akurat zdjęcia były piękne. Dobra, to co? Lecimy dalej, co? Trzy, cztery. Best documentary. The nominees are to Collective. Collective, dobrze. Crip Camp. Nie oglądałem. Dick Johnson is Dead. Bardzo The Mole film. Agent. And nie Time. Best... To zatrzymaj, ja powiem... Bardzo nominacje w dokumencie. Nie widziałem Trip Tamp, ale też podobno szupesz. Słyszałem bardzo dobre rzeczy. I nie widziałem Time jeszcze. Time ty widziałeś. Time jest okropnym filmem i to już... To jest... No szkoda, że nominowali. Ja oglądałem Adenta Teta i to jest bardzo fajne, bardzo cieplutkie. Bo nawet wydać tutaj, nie obraziłbym się. Ja trzymam kciuki za Dicka Johnsona, o czym już mówiłem ogólnie na tym kanale, no bo do Oscarów i... No, ja nie jestem wielkim fanem Dicka Johnsona, ale przecież boli, to jest film. Na pewno to jest coś ciekawego, nie? No bo na przykład taki kolektyw, no to jest taki typowy, rzetelny film dziennikarski, to jest nie? Telewizyjny. No to jest dobry film, do którego się nie da przyczepić, no jest po prostu dobry, prawda? A no, no czegoś więcej ja bym chciał. I Dick Johnson jest właśnie tym czymś więcej. Dobra, no to lecimy dalej. 3, 4. First feature, this one holds a very special place in my heart because we were lucky enough to win this last year for Booksmart. Brawo, Olivia. The greatest moment of my career, and my chair fell over and I was paralyzed with shock and didn't know what to do. And it was amazing. Ja i gratuluję. The nominees in the category dobra, of czytaj, best czytaj. Rada Blank are, musi I być. You with me. The 40-year-old version. O, oh, jest Miss Blank. Juneteenth. Oh, yes. And the sound of metal. Okej, okej, to mamy tutaj... Czekaj. Nie ma asystentki! No bo to nie jest debiut. To nie jest debiut? Fabularny, ale nie jest debiut odulny. Kurde. A The Last of the Night było, czy nie? Nie, nie było. O, ale smutno. Było. I Promising Young Woman nie było. To jest co? Pierwszy film pełnometrażowy. Promising Young Woman. No tak, nie było. No, co tu się dzieje w ogóle na tych nomkach? Ciekawe są. No ty, wydaj spokój. Myślałem, że to jakieś indie spirit, co tam wiesz. Jakieś tam nudy, a tu kurde takie rzeczy się dzieją. Dobra, lecimy dalej. To 3, 4. A co to jest Nine Days? To jest taki film... Sundance z Winstonem Duke'iem i Zazie Beetz. On jest chyba taki trochę science fiction z tego co czytałem. Bardzo czekam na niego. To wygląda na coś ciekawego i ma bardzo dobre recenzje. O, to brzmi smacznie, dodaję do obejrzenia. Dobra, to co, możemy zaczynać? Dalej? No to 3, 4 i lecimy. Nominees in the category of best supporting male o! Coleman Domingo from Rainy's Black Bottom. Ryan Lee for First Cow. First Cow? Paul Racy for Sound of Metal. Glenn Turman for Ma Rainey's Black Bottom. And Benedict Wong from 9 Days. Benedict Wong for 9 Days? Co? Nieźle. No okej. Ciekawe. To podwójna nominacja dla Marei. Bardzo mnie cieszy, że nie ma tutaj Mareja. Ty nie ma Mareja, nie! No co za skam, nie ma ani Mareja. Nie ma Mareja, jest aż dwóch z Marei.
Jest. No jest, no. Jest Nine Days I Raci. I Perskał. i Peształ. Ty, to nieźle. I nie ma Stratheirna. Czy nie kochają Nomadlandaż, tak? No tak, nie kochają. W ogóle nie Nie było ma nigdzie Leslie'ego Odoma Nomadlandu chyba. Juniora. Co to się dzieje w ogóle? Co oni odwalają? Dobra. Lecimy dalej, ale to jest dziwne. To będzie co omawiać, jak to się skończy. Dobra, to jesteś gotowy już do odtworzenia? Iż Ahmed? A co ty już oglądasz dalej? Dobra, To weź to zatrzymaj. czytam. Ja Klauzuję. nie wiem. The nominees in the category of best male lead. Co O dobra, male wycięli? lead. Riz Male Ahmed, lead. Riz Sound of Ahmed, Metal. tak, Riz Ahmed. Chadwick Boseman for Ma Boseman. Rainey's Black Bottom. Super. Adarsh Gurev, The White Tiger. Co? Rob Morgan, Bull. Ciekawe jest, Steven że Yeun, ten pan z Minari. Białego No Tygrysza. właśnie, nie? Ty te... O! To jest dziwne. Ale i pan z filmu Bowl dostał nominację, więc ja I sobie dalej przeczytałem, nie że wiemy, co to jest. to jest. Wiem, co to jest. To jest Byk. Film Ani Silverstein z 2019 roku. Ja byłem pewien, że to było w zeszłym roku, diable. To ja nie wiem, co to jest, tak, że ci nie Ja po... wiem, co to jest, to jest na VOD jakimś w Polsce. Dobrze, Już to patrzę. będę nadrabiał na pewno, ale no powiem ci, Delroy Lindo też nie dostał, czyli nie wiem, czy Duffy Blood jest, nie jest eligible, czy po prostu nie lubię Duffy Blood, ale to jest bardzo ciekawa sprawa. Tak. Wow, co tu się dzieje w ogóle? Ja No się dalej. boję, co będzie zaraz. To tam sprawdzasz, czy można lecieć dalej zaraz? Lecimy dalej. Dobra, no to lecimy dalej, to 3, 4 i pyk. The nominees in the category of the John Cassavetes Award: John The Killing Cassavetes. of Two Lovers, La Aha. Leyenda Negra, Co? Lingua Franca, Residue, and Saint Francis. O, Saint And I am so. Francis. I to Saint Francis nie była w debiucie, ale jest w nagrodzie Cassavetesa. No, no, zajebista logika. A co coś dla Tosza bo ja nie pamiętam. No, to jest nagroda, chyba to się nazywa za jakąś oryginalną wizję, czy coś takiego. Ale tam ciekawe filmy nominują, na przykład 2 lata temu chyba Never Going Back tam miało nominację. Ten jeden z najlepszych, moim zdaniem, filmów A24, o którym nikt chyba nie słyszał za bardzo. No ja o nim nie słyszałem. Ale ciekawe tutaj są nominacje. Lingua Franca bardzo chcę zobaczyć. To jest film z Horizonti z zeszłego roku, albo sprzed 2 lat w ogóle, który miał jakieś rewelacyjne opinie, ale nigdzie dość nie złapałem. Fajnie, że jest tutaj Saint Francis. Tak, to się zgadzam. Nie wiem, czy tutaj. Nie jestem pewien, czy tutaj nie było Czarnych Popiołów przypadkiem, a jeżeli tak, to to już kuriozalna decyzja w ogóle znaleźć No ja film. nie wiem, bo tu czytali oryginalne tytuły. Tak. I coś słyszałem, że nadal, sobie to muszę później sprawdzić. Było to Bo zabójstwo dwojga kochanków, tak, z nie Nowych lubię tego filmu Horyzontów. szczęśliwie, ale wiem, że jestem tutaj w mniejszości. No ja nie oglądałem te, ale no kojarzę tytuł, także. Mnie zdziwił, było to trochę. Dobra, to lecimy dalej i... Lecimy dalej. Dobra, to 3, 4 i pyk. So excited to announce this year's winner of the Robert Altman Award, O. which is given to one film's director, casting director, and ensemble Może cast. And the Nomadland? winner this year is One Night in Miami, Oh, One Night in director Adrian Miami. King, woo-woo! Casting director Kimberly R. Harden, and the incredible ensemble cast Kingsley Benadire, Eli Zasłużona Gordon, nagroda, zasłużona Aldis Hodge, nagroda. and Leslie Odom Jr. Now, to announce the Zacząłem rest of these obszary incredible nominees zasługuje. for this amazing year in film, I'm going to throw it over to you, Barry. Thank you, Olivia. My name is Barry James, and Jest this is nasz Chauncey kozak Miles Williams, największy. and we're here to present some Hej, Barry, Saturday ma morning opinions to piesko! you. Ole ma The nominees in the piesko! category of Best for Screenplay, Best for which I was not screenplay. nominated for, are The Assistant, Lapses, Miss Juneteenth, Palm Springs Miss and Jutif! Shira, congratulations. Przepraszam, czy oni zesnobowali Radę Blank i nominowali asystentkę? Chwila. Co tu się stało? I czemu to jest Palm Springs? Nie wiem, nie wiem. Znaczy, nominacja dla asystentki jest bardzo słuszna, Nie jest w ogóle. ale. Przynajmniej dwóch filmów w ogóle nie kojarzę z tych nominacji tutaj.
I faktycznie nie ma jak problemu, co jest bardzo irytujące. Nie ma również The Bust of Night, co również jest irytujące. No to Palm Springs jest bardzo ciekawą niespodzianką. Bo to jest bardzo dobry film i fajny scenariusz, ale się nie spodziewałem go na tych nagrodach. Także no spoko, no to fajnie, to lecimy fajnie. Dalej. Lecimy dalej, dokładnie, no to 3-4 pyk. To all those best first screenplay nominees. I don't know what that feels like because my first screenplay was not nominated. I'm pretty sure that's true. The nominees in the category of best editing. Who are the nominees, Johnson? Editing? The nominees in the category of best editing are I Carry You With Me, The Invisible Man, Never Really Sometimes Always, Nomadland, and Residue. Ciekawe, ciekawe. Co to było to ostatnie? Co to jest za film? Invisible Man, to jest dziwne. Ale to było dobrze zmontowane, więc... No, nie powiem, żeby było źle zmontowane, ale po co? Lubią ten film, był niezależny, jakby nie patrzeć. A czy to jest to ostatnie, że nie mam pojęcia, nie jestem w stanie tego dosłyszeć. Ja bym się nie starał. No Barry, coś się nie popisać. Dobra, to lecimy dalej. Nominees in the category of best international film are Bacurau, The Disciple, Night of the Kings, Preparations to be Together. O, Węgry! Czekaj chwilę. Aida się pojawiła. Super, jest Aida. Są przygotowania, żeby być razem na czas nieokreślony. Bardzo fajnie. Nie ma cuties, ale te filmy są lepsze, także fajnie. Znaczy, beznadziejnie, że jest Aida, bo to jest fatalny film. Fajnie, Aida jest Węgry. Wybitnym filmem. To jest okropny, niezły film. Wybitny. Fajnie, że są Węgry. Baturału się spodziewaliśmy, zresztą, że aż przed rozpoczęciem nominacji, jak nie rozmawialiśmy. Tak. No, to się pewnie przyzwoicie, że spadał, ale czy dobrze mi się wydaje, że nie ma Another Round? W sensie na Rauszu? No nie ma. I bardzo dobrze. Nie ma też Ojca. On nie ma też ojca, to prawda. No to ciekawie. No to ciekawie polecieli, że są Węgry, a nie ma ojca. No to ja szanuję. No tak to słusznie, ale ciekawe. Dobrze, to lecimy dalej. Pyk. The nominees in the category of best supporting female are Bakalowa. Casey for Michigan Teenth, Han Yeti for Minari, Valerie Mahaffey for French Exit, Tony Ryder for Never Really Sometimes Always and Yoon Yoo-jung. Dwie nominacje dla Minari. Dwie nominacje dla Minari i nie ma Bakalowej. Nie ma Bakalowej. Nie ma Bakalowej, są dwie nominacje dla Minari. Jest nominacja dla French Exit. Co się dzieje? Czyżby Michelle Pfeiffer jeszcze działa na pierwszym planie? Czyżby Michelle Pfeiffer się działa na pierwszym planie? To jest bardzo dobre pytanie. To jest... Jestem bardzo ciekawy, więc lećmy dalej. Proszę cię, lećmy, bo ja już jestem bardzo ciekawiony, także lecimy dalej. The nominees in the category of best female lead are Nicole Beharie, Miss Juneteenth, Viola Davis, Ma Rainey's The Black Bottom, Sydney Flanagan, Never Really Sometimes Always, Julia Garner, The Assistant, Frances McDormand, Nomadland, Carey Mulligan. Dobra, jest Carey Mulligan. Dobra, jest Carey Mulligan. Na ostatnim miejscu. Słyszałem nominacje, w sensie absolutnie najbardziej oczywiste zresztą. Są bezsensowne. Miss Juneteenth, Julia Garner, a Jesse Buckley, to jest bardzo służone, a Miss Juneteenth bardzo lubią, przecież to się w Pietarze jest od Doi pojawia. No widzę właśnie. A gdzie jest Aubrey Plaza? Gdzie jest Carrie Coon? Nie ma, bo w ogóle nie lubią tego. Bo w ogóle nie lubią tych filmów, nigdzie się nie pojawiły, więc... Czyli Jude Law umarł i zobaczymy, co będzie. Nie. Przecież była ogłoszona. No właśnie, no widzisz, ja już mam mętlik w głowie, ale Michelle Pfeiffer się nie stała. No, tego oczekiwaliśmy zasadniczo, ale to i tak dziwne, że i partner też, no. No szczególnie, że nikt nie mówił nic, że tam jest jakiś, wiesz, jakiś inny występ aktorski warty uwagi, nie? Bo wiadomo, że jest Pfeiffer, że jest Hedges, a tak nie, w ogóle z dupy. Dobra, lecimy dalej. Nominees in the category of best director are Lee Isaac Chung, Minari. Emerald Fennell, Promising Young Woman, tu jest Promising Young Woman. Eliza Hittman, Never Really, Sometimes Always, Kelly Reichert, First Cow, and Chloe Zhao for Nomadland. No nie, no i po co to First Cow tu ładować? Już pominęliście... A właśnie, że tutaj się pojawiło to First Cow,
Ale no, może chcieli jakieś znane nazwisko, ale tutaj nie masz oszczędności. No to bardzo dobrze, to Bardzo niedobrze. oczywiste, że to nie, że to ja Bardzo się... konsekwentnie nie ma nigdzie Taufmana, co jest bardzo smutne. Idę was to w najdalej zero nominacji. Nie spodziewałem się, że akurat teraz nagle wyskoczy w tym miejscu. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej, dokładnie. And the nominees for Best Feature Film O, are już? First Cow, Ma Rainey's Black Bottom, Maryjnic? Minari, Never Rarely, Sometimes, Always, and Nomadland. Nie ma Promising Now, Young Woman! Zatrzymaj to, nie ma Promising Young Woman! moment, nie podobało mi się apelentki. To jest, co źle świadczy. To źle świadczy o tym filmie ogólnie w szansach Oscarowych. Myślę, że już na Nie globach. wiem. Nie wiem, na ile się przekładają Independent Spirit na szansę Oscarową, szczerze mówiąc, ale. No, tu są normalni ludzie, nie? Ty też możesz być członkiem Independent Spirit, tylko musisz płacić. Także to jest dobre odwzorowanie takich normalnych ludzi zainteresowanych filmami. I no, uznali, że Promising Young Woman to tak, no, nie bardzo najlepszy film. Co jest Ciekawe. ciekawe. To jest ciekawe. Ale że Ma Rainey's tu się znalazło. To też jest ciekawe. Lubię Maelish. To było widać po tym, że dali aż dwie nominacje dla aktorów drugoplanowych tam. No i łącznie mamy cztery nominacje aktorskie dla Ma Rainey's, ale nie ma ani w scenariuszu, ani w reżyserii. No bo zarówno scenariusz, jak i bardzo duże problemy tego filmu. Ale im się podobał, czyli dla nich to nie są duże problemy tego filmu, czyli im się powinno podobać. No ale no jednocześnie uważają, że nie są, że te problemy nie są żeletami, to znaczy, że detają over. Yeah. I co tu jeszcze się dzieje, w sensie, No czy ona nie jest to dla wiem. kategorii? Tutaj włączmy to. Włączmy to i For zobaczmy. myself and Chauncey, over to you, Laverne. Thank you so much, Barry. I'm still waiting on that invitation to work together. You know, I'm serious. I'll bring it for you, Barry. I'll bring it. Let's do it. Hype na to jest. I'll start with the Emerging Filmmaker Award categories. Each of Co these jest? awards recognizes emerging filmmakers who have not yet received the appropriate recognition. Ne? The Truer Than Fiction Award is presented to a talented director of non-fiction features. The finalists are Cecilia Aldirondo, director of Landfall, Elegance Bratton, director of Peer Kids, Elizabeth Lowe, director of Stray. The Someone to Watch Nie wiem, o Award czym ona honors mówi. a talented filmmaker of singular vision. The finalists are David Meidell, director of The Killing of Kenneth Chamberlain, Nie wiem. Ekwa Może po prostu to Nwanze, przerwijmy i director of przejdźmy Farewell Moore. do mówienia nominacji. Znajdźmy jakieś tekstowe i omówmy to na przykład. Czy to jest dziś tak. Tak, możemy tak uczynić. O, jest ich. Poczekaj, wyjdę na ich stronę. Zobaczymy, czy tam jest to napisane. Może na przykład nigdzie nie być to napisane i więc nie omówimy tego. No, ale powinno być. Aha. For my consideration. Coś mi wyskoczyło. Ja nie jestem członkiem, ja nie głosuję. Co wy chcecie ode mnie? No i czy tu gdzieś są te nominacje? Chyba nie ma. Także beka z nich jest trochę. Najważniejsze dojrzą na Wikipedii, ale czekaj. 2001 nominisz? Też Sean tu. chyba. Jest, są, Trzy ale trzeba nominacje. wchodzić po kolei w ten. No to dobrze, Dobra, trudno. to weźmy od końca. Ale telewizja nas. Dobra, no to Robert Altman Award, no to One Night in Miami, to się zgodziliśmy zasłużone. Teraz wejdźmy w zdjęcia, bo tu są zdjęcia. Tak, do zdjęcia. No to jest Śledź Tomorrow, które już mówiłem, bardzo mnie zdziwiło. Tutaj. Tak, jest Byk, który też mnie dość zaskoczył, a człowiek to może być ładny film. Jest Asystentka, bardzo zasłużona. Jest Never Really, Sometimes, Always. Ja nie lubię tego filmu, to bardzo zasłużona nominacja. To Plus Helen prawda. Mirren jest, uważam, że jedną z najwybitniejszych, jeżeli nie najwybitniejszą operatorką aktualnie działającą, więc każda dla niej jest cenna. No i Nomadland nie widziałem, ale no Ja też nie. to jest zwycięzca Tamar Image, czyli no, mogliśmy oczekiwać tutaj tej nominacji. Ważne, że nie ma Minari, że nie ma tych sztucznych zdjęć tutaj. To fajnie, że nie ma. Nie ma Minari, nie ma Ma Rainey.
I nie ma oczywiście Taufmana, ale nigdzie nie ma Taufmana, więc może on nie był Eli Double po prostu. Wątpię, myślę, że go po prostu znielubili. Ale aż tak? No ja nie wiem, no może aż tak. No. To ich tam wiem. Dobrze, to teraz najlepszy montaż, no to tu się nie... A i jeszcze zwycięstwo, no wygra, uważam, że Nomadland. No wygra Nomadland. Dobrze, teraz montaż, to mamy Invisible Man, Never Really Sometimes Always, jakiś film, który się nazywa Residue, I Carry You With Me i Nomadland, i zapewne wygra Nomadland albo Never Really Sometimes Always i nie wiem, czy mi tu czegoś brakuje z tych niezależnych filmów. Może Promising Young Woman, ale no to jest montaż, więc jakoś nie będę bardzo krzyczał. Ewentuje no. Na pewno Maeli, bo to jest film, gdzie montaż grał dużą rolę. Ja bym prędzej powiedział, że One Night in Miami, ale no skoro było nominowane do Altmana, to chyba tu nie mogło być. Możliwe, że nie mogło być, nie wiem jak to działa. Szczerze, co widzę, Residue to jest chyba film Netflixa. Ale szukałem ci informacji na temat tego, bo ten film mi nic nie mówi. Dobra, to ja w tym czasie jeszcze przelecę Best International Film. Przeczytam ci teraz, żebyś usłyszał, co tu było, bo ja na przykład nie do końca. No to jest Bacurau, jest The Disciples z Indii, jest Noc Królów z Wybrzeża Kości Słoniowej. Są przygotowania, żeby być razem na nieokreśloną ilość czasu, czyli kandydat Węgier i Ajda, czyli kandydat Bośni. No to widziałem Bacurau, przygotowania i Ajda i to są wszystkie trzy, to są super filmy i się cieszę z nominacji dla nich. Noc Królów też jest bardzo dobrym filmem, nie widziałem tylko filmu z Indii, który tutaj zaszczytuje, ale okej, brawo o nim. Wydaje mi się, że... przynajmniej trudno mi tutaj stawiać. Wydaje mi się, że Bacurau byłoby dość logicznym zwycięzcą. Ajda. Ale niewątpliwie Ajda i Noc Królów będą miały robione kampanie oszczarowe. Więc no to właśnie może przeważyć. Przygotowania, żeby być razem przez czas nieokreślony, są chyba zbyt niszowe. Też bym wydaje. Tak powiedział. No i ten Dedek Cieplu to już w ogóle, to jest i tak duże wyróżnienie, że ten film się tutaj znalazł, bo on jest podobno mocno artsy. To teraz aktor drugoplanowy, tak? Best Supporting Male, no to to już omówiliśmy, chyba że mamy, jest Domingo, jest Turman, jest ten gościu, Orion Lee z Ferskał, jest Paul Raci z Sound of Metal i jest ten Benedict Wong z Night Days, którego się chyba nikt nie spodziewał. No to jest takie duże zdziwienie. I ci... No wydaje na ludzie Paul Raci, mo. No, niestety, ja bym wolał Domingo, żeby wygrał, ale no. Fajnie, że jest Truman, no bo Truman był chyba najlepszy w tym całym filmie Maeli, więc okej. Orion Lee był całkiem fajny w First Town, no a Nine Days jeszcze nie widziałem, więc trzeba się o tym powiedzieć. No, ja mogę powiedzieć tyle samo, tylko że ja nie lubię aktorstwa Ferska, tak samo jak całego filmu, także no nie fajna nominacja. No to ja tak mam, że Maeli, ja nie lubię tego filmu, aż właśnie nie lubię tam aktorstwa, ale no cóż. Okej, uważam, że supporting filmy to jest bardzo ciekawa kategoria, no to przede wszystkim mamy podwójną nominację tym razem dla Minari, jest Babcia i jest Yeri Han, to akurat fajnie, ona była najlepsza w tym filmie. Jest ta mała Alexis Chikazis, Miss Junty, nominacja w ogóle nie powiem skąd. Jest ktoś z French Exit, Valerie Mahaffey, to tego już w ogóle nikt nie spodziewał. I jest Talia Ryder z Never Really Sometimes Always, to już całkiem całkiem spodziewany wybór, ale no... Ja mnie nominował i ja myślę, że wygra Babcia z Minari. Niestety. Mi się wydaje, że Minari jednak podzieli głosy na dwa filmy i wygra wtedy też trzeci. No to w takim wypadku, no to tak, no to Talia Ryder, bo raczej nie widzę tej z French Exit ani... Ani Miss Junty, tak. Tak, nie widzę tego. I kogo tu brakuje? Brakuje Marii Bacalowej, której się spodziewałem i nie ma. Też się spodziewałem Marii Bacalowej, no ale... Podoba mi się nieoczywistość tych wyborów. W sensie oczywista była Tyler Ryder i oczywista była Babcia z Minari, ale pozostałe są dość niespodziewane. No tak, no tak. Szanuję też to, że nie ma tutaj jakichś takich dużych nazwisk. No,
Ja w zeszłym roku, jeśli nie mylę, tutaj Laura Dern wygrała na drugim planie, nie kobiecym. No wygrała, ale nie nominowali Jennifer Lopez. No tak, no po prostu mówię, a nie, przepraszam, na odwrót, nominowali Jennifer Lopez, a nie nominowali Laura Dern. Co ty gadasz? Jak to była jakaś afera z tą Lopez? No, sprawdzam. No to ja nie jest wiem. Jennifer Lopez, jest Taylor Lasher za Waves, jest Lauren Spencer za Give Me Liberty, jest Octavia Spencer za Luz, a wygrała babcia chciała, że tłam Stefka. A no ta, babcia z Kłam Stefka, no tak. Bo, a, dobra, nieważne, zajmijmy się teraz może scenariuszem, bo dokument już omówiliśmy. Tak, dokument już omówiliśmy, bardzo fajne nominacje w dokumencie, szłam drogą. No to tu mamy złą edukację, co mnie bardzo cieszy. Bardzo dziwi. Świetny scenariusz, świetny film. Jest Minari, ble, Promising Young Woman, super, Never Really, Sometimes, Always może być i The Half of It, którego nie widziałem i oczywiście dziwi brak Kaufmana, dziwi brak Ferska, chociaż mnie cieszą te braki, to no zdziwiły mnie, bo ja bym tu stawiał na nie. No i Marenis też nie ma, co jest dziwne, bo pokochali ten film, ale no to już Marcin wspomniał wcześniej. No już tam był fatalny. Bardzo, bardzo papierowy, bardzo sceniczny i bardzo przeładowany słowami. Stan już naprawdę nie był silną stroną do filmu, więc nie dziwi mnie dobrać. Dziwi mnie trochę Bet Oszczędci, bo też ten film bardzo polubili. Ale no z drugiej strony mam tutaj filmy, które mocno były oparte o scenariusz, bo na pewno takie było Bad Rotation, takie było Half of It. Scenariusz był dość, bardzo fajny był scenariusz w Never Really, Sometimes, Always. Minari też chyba jest takim scenariuszowym tam dodatem, więc... Czekaj, czy ja dobrze idę, czy ja czegoś nie pominąłem? No ja też nie pominąłeś. Dlatego ja tam miałem taką dużą zawiechę, ten scenariusz jest po środku absolutnie wszystkiego. Bo pominąłem male lead i female lead. Tak, to aż pierwszy scenariusz. No ale no to po dokumencie od razu jest male lead, no to male lead, no to co tutaj mamy? No... Zastępują Jerzyś Ahmed, którego się tutaj wszyscy spodziewaliśmy. I Boseman. Niestety, ale no też się bardzo dobrze, wybitna rola. Okropna rola. Potem jest Adar Shegoura w The White Tiger, co jest bardzo dziwnym wyborem, ale fajnym myślę. Ja myślę, że fajny wybór. Jest w porządku. Oglądałem ten film parę dni temu. Ja też. Jak wyszedł i był bardzo fajna jest ta rola. Zastatująco fajna. Tamten film ma poważne problemy w innych rzeczach, które nie są akurat aktorstwem. No to prawda. To tak. Potem mamy Bull, którego nie oglądaliśmy i jest Steven Yeun z Minari, no to jest całkiem niezła rola, jak na ten film. Tak, że to mogę powiedzieć. I brakuje Jesse'ego Plemonsa mi tu. No ale no, już ustalili, nie będziemy w każdej kategorii mówić, że Beatrice Kaufmana. Tak, Beatrice Kaufmana, nie nominowali do nigdzie, więc wszędzie do Beatrice i dlatego no układam, tak. Że mu nie Eli Double. Teraz aktorka, no to jest 6 nominacji, jest Carey Mulligan, jest Frances McDormand, jest Julia Garner, jest Sydney Flanagan, Viola Davis i Nicole Beharie, to takie, no... Wiadomo, oczywiste, ale spodziewaliśmy się też Aubrey Plazy. Tu raczej nikogo jakoś nie pominęli. Pominęli ten najważniejszy, w sensie to robi się, że wspominali film Aubrey Plazy. Tak, no tutaj na pewno uderzyli, mamy te tony, nie ma też Batli, ale nie ma Taufmana. I Kerry Coon. No ale, tak, Kerry Coon nie ma. Tragedia, West Ham i się... Dobra, ty już tu nie ten, nie bądź taki. Wydaje się, że pan Dolmand albo Viola Davis, no będziemy mieli pojedynek już przedostarowy, nie? A się zdziwisz, jak przecież nie, Milligan nie wygra, bo za mało miłości jest dla tego W ogóle nie ma, też zdałem sprawę, że nie ma tutaj w ogóle cząstek kobiety. A, no nie ma, ale ani Bursyn, ani Kirby nie ma, to jest ciekawe. No nie ma ani Bursyn, ani Kirby. Dobrze, to teraz pierwszy scenariusz, to mamy... Straight Up, cokolwiek to jest, Lapsis, również nie wiem co to jest, jest Palm Springs, asystentka Miss Juntive, no i Miss Juntive spodziewane, asystentka spodziewane, ale nie ma Rady Blank, to już mówiliśmy, bardzo boli.
Ale fajnie, że jest Palm Springs. Lapsisz było dane w Polsce na Szplacie. I widziałeś? Nie widziałem tam, bo bardzo, bardzo mieszane opinie dostawało, a ja wiesz, amerykański film niezależny z mieszanymi opiniami, to wybacz, ale nie mam ochoty poświęcać mu minuty swoje do życia. Patrzę, czy to jest to straight up. Okej. Indie rom-com o parze, która ze sobą nie szypia i nie czuje tej potrzeby. Super film, polecam. No nie wiem, jest, nie zachęciłeś. Tagline brzmi, on może być dejem, jej może to nie obchodzić. Dobra, no to bardzo, bardzo na pewno wybitny scenariusz ma ten film. Dobrze, to czy do dyrektora, do reżysera, czy coś można powiedzieć? No chyba nie, ale mamy cztery reżyserki. Możemy jednego. Ja szybciej wspomnieć o tym, że nie ma Kaufmana. Reżyser, ale to dobrze akurat, to dobrze. Przeszczepuję tutaj Terry Reinhardt, bo oni nie mieli za dużo miłości do filmu, więc przeszczepuję, że akurat tutaj wyszczyczyło łapie w Szatrowa, ale no... Jednak to jest uznane nazwisko, to jest zdecydowanie największe z tych pięciu nazwisk i to mogło też przeważyć, że chcieli to dość głośniejsze do trochę. No tak. Nomadland było spodziewane, to trzeba nigdy, czasem zawsze i minai. Trochę spodziewałem się tutaj w kontekście tych wcześniejszych nominacji, że pojawi się jedna asystentka. Ale... Na szczęście nie. Ale niestety to się nie stało. To już jeden moment nie widziałem, ale to jest chyba taki bardzo showy film, nie? No tak, tak. Zrobiskowy. Więc wydaje mi się, że tutaj jest bardzo fajne to, że znalazło się dla niej miejsce. No będzie oczywiście żał. No tak, dobrze. Nagroda Cassavetesa, czy możemy coś powiedzieć? No jest Saint Francis. Bardzo się cieszymy, że jest Saint Francis, ale to już mówiliśmy. A ja resztę filmów nie rozpoznaję poza tym zabójstwem dwójki kochanków, ale nie oglądałem tego, więc nic mądrego to wam nie powiem. Nie wiem, czy ty masz coś mądrego do powiedzenia. No to tak jak mówiłem, Lindua Franta ma bardzo dobre opinie i od dłuższego czasu chcę ją zobaczyć, ale póki co jeszcze mi się to nie udało. Co to jest ta Lejada Nedla. Czyli Czarna Legenda, to by się tłumaczyło. I to jest film HBO. To jest film 70, HBO. To jest film HBO, który ma 70 minut, więc może aż będzie mi się to chciało kiedyś zobaczyć. No to prawda, to ja też zobaczę. No ale co tutaj wiecie, o nim wiemy. To po prostu... Jak nic nie wiemy, to przejdźmy dalej. Film o walce o to, żeby cię nie wyrzucili ze Stanów. Będziesz też nielegalny. Nic ci te wedo. Jeździ Diubu. To jest też jakiś film cichy całkowicie, który mi umknął. Mówię, no cieszy Sam Francis, cieszy Lindua Franta i cieszy zabójstwo Wejda Tohantów, chociaż to ostatnio nie lubię, ale... No cieszy Saint Francis, to się zgadzam. Najlepszy debiut, tu mamy 40-year-old version, czyli Rada Blanc, I Carry You With Me, Miss Juneteenth, Nine Days, Sound of Metal, chyba brakuje nam Vast of Night i tyle. Brakuje nam zdecydowanie Vast of Night, oni bardzo pokochali Miss Juneteenth. I Saint Francis też brakuje. No ale zostało już trzeba ten asfalt, no, już no jakoś tak, to by już nie nie? No, tak, tak, tak. No. Muszę zobaczyć to Nine Days, bo w sumie mnie zainteresowało. Ale nie ma tego dostępnego. Nie ma tego, no ale to, nie wiem, poczekamy, kiedyś będzie. No kiedyś będzie. To jest film po hiszpańsku, jeżeli dobrze pamiętam, nie? No właśnie, więc ja nie wiem, czemu on jest tutaj brany pod uwagę w ogóle. Nie wiem, oni mają dziwną tą klasyfikację. No mają. Dobrze, to teraz Best Feature, który chyba też omówiliśmy, tak, w większości, no jest... No, mamy Nomadland, Nigdy rzadko, czasem zawsze, Minari, Maeli i Pierwszą Trowę. Znowu zastosuje mi to tutaj Pierwsza Trowa, bo Maeli jednak wcześniej pokazywali miłość do tego filmu,
Nomadland i Need the Jad to są bardzo silnymi kandydatami zawsze. I to samo Elminai, więc to naprawdę to, ta pierwsza próba to mi się wydaje mniej głośnym i mniej kochanym przez nich filmem, bo to nie miało ani w scenariuszu nominacji, a to zresztą miało tylko jedną. Ja stawiam, że Nomadland wygra, a jeżeli Nomadland nie wygra, to wygra Minari. Tak bym stawiał. Bardzo możliwe, że nigdy to czasem zawsze byłoby takim trochę wyborem w stylu. Mi się wydaje, paszującym tutaj. No ja myślę, że Nomadland jest nie do pokonania. Znaczy jeszcze nie miałem okazji zobaczyć, ale po prostu mi się wydaje, że to jest taki film pod nich i to jest taki trochę tyran nie do zatrzymania już i będzie sobie wygrywał na takich nagrodach. Może się wywali na Oscarach i na Globach, ale wątpię, żeby się wywali na Indie Spirits. No zobaczymy, czy to mamy się. Dobrze, czyli skończyliśmy. Dziękuję ci za ten miło spędzony czas. Ja też dziękuję. Super nam wyszło to, ta reakcja. Zapraszam do śledzenia pełnej sali. Już wszyscy wiedzą. Ale będę powtarzał. Zapraszam do śledzenia pełnej sali i dzięki za zaproszenie. Ja dziękuję, że przyszedłeś i dziękuję widzom, że tu też przyszli oglądać i dzisiaj możecie dać palca do dołu, bo nominacje były takie dziwaczne i napisać, że bardzo dobrze, że nie ma Kaufmana i The Last of Night i my się nie znamy i że Asystentka to jest najlepszy film roku. Tak możecie nam napisać i zasubskrybujcie kanał. Tak, dajcie palca do dołu, ale zasubskrybujcie kanał i do widzenia. Do widzenia Państwu. Do widzenia.